Bratki Stanisława Wyspiańskiego to jedno z dzieł bogatej kolekcji sztuki banku Pekao S.A. Jest to projekt polichromii kościoła franciszkanów w Krakowie. Po raz pierwszy od blisko wieku zaprezentowano go szerszej publiczności na wystawie w Londynie. We're really excited to have the Young Poland exhibition here at the William Morris Gallery because there are so many synergies between the Young Poland movement and the British Arts and Crafts movement, which was led by William Morris. Bratki to dzieło, które znajduje się w kolekcji banku Pekao od wielu lat. W latach 30. zostało wykupione przez jeden z krakowskich banków. Dzieło Bratki wypożyczyliśmy na stałe, jak w formie depozytu, do muzeum w Krakowie. Prezentacja twórczości Wyspiańskiego to element promocji polskiej sztuki na Wyspach Brytyjskich. Londyńska wystawa zderza twórczość Wyspiańskiego z patronem galerii Williamem Morrisem. Obu artystów tworzących na przełomie XIX i XX wieku cechuje łączenie sztuk, architektury z literaturą, malarstwa z książką, słowa z obrazem, ulicy z plakatem, teatru z misternie dobraną dekoracją. We have a really large Polish population living in Walthamstow, which is the area where the William Morris Gallery is situated in East London. The building is a Georgian building from the 1740s. William Morris and his family lived here actually during the 1840s when he was a teenager. The building is now home to the William Morris Gallery, which is the largest and only public collection devoted to William Morris's life and work. A couple of years ago, we invited Julia Griffin, a scholar of Polish and British art, to give a lecture about Wyspiański. The lecture was so popular, we actually had to run it twice, and so we realized there was a lot of interest in Polish art and design in London. We then worked with the Polish Cultural Institute in London to work with the National Museum in Krakow to develop a partnership to bring the art of Young Poland to London. There are so many synergies between the Young Poland movement and the British Arts and Crafts movement, which was led by William Morris. Part of the interest is that there are similarities, including a real interest in historical vernacular culture, a real interest in the natural world, especially indigenous plants, animals, and flowers. There's also a lot of interest in craftsmanship, and we're presenting the Young Poland movement for the first time, really, as an arts and crafts movement. This means that we're focusing on the material culture, things like textiles, furniture, and other everyday and useful items, which was the kind of things that William Morris in particular was especially interested in. Zarówno Stanisław Wyspiański i William Morris chcieli widzieć świat jako projekt artystyczny, a rzeczywistość jako kolekcję sztuki. Obaj kolor rozumieli jako wyrafinowany środek ekspresji. Proroczo przestrzegali przed brakiem szacunku dla natury, wychowani wśród ludzi sztuki. Wyspiański w swej wrażliwości na słowo potrafił zamienić dekorację w opowieść, a społecznemu manifestowi straty nadać wymiar symbolu. To są bratki Stanisława Wyspiańskiego, jeden z największych skarbów prezentowanych tutaj na naszej wystawie w Londynie. Jesteśmy bardzo dumni z możliwości zaprezentowania tego wyjątkowego obiektu, jako że nigdy nie pojawił się na wystawie od roku 1932, więc prawie od 90 lat. Obiekt ten ostatnim razem pojawił się publicznie w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych właśnie na wystawie monograficznej poświęconej Stanisławowi Wyspiańskiemu w 1932 roku. W roku 1934 został sprzedany przez najsłynniejszego krakowskiego kolekcjonera sztuki właśnie bankowi. Obiekt ten był opublikowany tylko dwa razy w czasie ostatnich 100 lat. Raz w piśmie Płomyk, jest tam reprodukcja czarno-biała, która ukazała się w roku 1936
I po raz drugi w naszej książce Young Poland, która towarzyszy wystawie, która ukazała się drukiem w zeszłym roku, w roku 2020. Projekty i realizacje Stanisława Wyspiańskiego witraży i polichromii, najpierw dla Kościoła Mariackiego, a potem dla Kościoła Franciszkanów w Krakowie, ujawniły fascynację artysty średniowieczem, przyrodą i symbolicznym przedstawieniem człowieka jako ulotnego wędrowcy. Znajdujemy się w Kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie, którego wnętrze Stanisław Wyspiański udekorował malarstwem ściennym oraz witrażami. Przekazane w depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie dzieła sztuki to szkice do tej dekoracji. Wyspiański sam wykonywał swoje malowidła ścienne, także pomagał mu zespół rzemieślników, którzy przenosili jego projekty na rysunki w postaci kartonów i później za pomocą rodełka, czyli to jest taki instrument, który wygląda jak nóż do krojenia pizzy, to jest takie kółeczko, które ma wokół szpilki, robili dziurki, podążając za konturem jego projektów i później za pomocą węgla, który nazywamy fachowo czernidło, przenosili właśnie te kontury bezpośrednio na ścianę. Wiemy, że na tych wspaniałych pastelowych projektach są ślady farby z polichromii z Kościoła Franciszkańskiego, zatem możemy dojść do wniosku, że te cudowne projekty były w Kościele Franciszkańskim w czasie prac i rzemieślnicy używali tych projektów jako sposób przewodnika, na jakie kolory mają malować kwiaty. Natomiast sam projekt Bratków jest unikatowy, ponieważ widać, że zabrakło już czasu. I pomimo tego, że to miało być skończone dzieło sztuki i że nigdy nie miało być używane jako karton, to niemniej, ponieważ zabrakło już czasu, użyto tego rodełka i użyto częściowo tego projektu jako przepruchy. I to właśnie nam pokazuje dynamikę pracy w Kościele Franciszkańskim. To miejsce najstarszej obecności franciszkańskiej w Polsce. Miejsce, które dzieliło swoje losy także z dziejami miasta. Dni chwały, ale także ciężkie momenty. Jednym z takich momentów był właśnie pożar miasta z 1850 roku, kiedy Kościół franciszkański uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. Kiedy udało się kościół odbudować, należało również zadbać o nowy wystrój artystyczny tej świątyni. Zadanie to zostało powierzone młodemu artyście Stanisławowi Wyspiańskiemu. Oprócz tej koncepcji artystycznej bardzo ważna była również koncepcja teologiczna wnętrza świątyni. W duchowości franciszkańskiej Księga Stworzenia jest tą przestrzenią, w której człowiek może dowiadywać się o Stwórcy. Dlatego też ten pomysł Wyspiańskiego, aby przyozdobić ściany bazyliki polichromiami z motywami roślinnymi, nie tylko roślin szlachetnych, ale także roślin polnych, bratków i innych roślin znanych z polskich łąk, była równocześnie dla tych, którzy mieli modlić się w świątyni, okazją do tego, żeby właśnie poprzez podziwianie piękna stworzenia odnieść się do Stwórcy. Pracując nad wystrojem franciszkańskiego kościoła, artysta pisał: witraże idą świetnie i będą bardzo ładne. Są oczywiście zupełnie nowe i całe, na wskroś nowe. Moje, caluśkie moje. Bez hamulca żadnego, ani bez cienia hamulca jakiegokolwiek personifikowanego. Wszystkich architektów wyrzuciłem od siebie za drzwi. Ja dopiero jestem architekt prawdziwy i taki, jakiego by było potrzeba. Przekazane w depozyt przez Bank Pekao S.A. do Muzeum Narodowego w Krakowie dzieła sztuki znajdą się w stałej ekspozycji poświęconej sztuce młodej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Wyspiańskiego. Mamy ponad 1200 różnych elementów naszej kolekcji, które staramy się wypożyczać właśnie do muzeów, tak żeby te dzieła żyły każdego dnia. Wyspiański malował, rysował, zmieniał, przystosowywał, zachwycał i intrygował. Równie ekspresyjny i poetycki w teatrze jak w naturze. Zespolił to, co tradycyjnie było rozdzielone. Zmienił Kraków, jego Akademię Sztuk, planty i wyobrażenie o przeszłości. To, co spłonęło w pożarach, odrodziło się jako nowa sztuka.
Dzisiaj dzieła Wyspiańskiego stanowią alfabet kultury, którym się stale posługujemy, choć minęło ponad 100 lat od śmierci artysty.